Cześć wszystkim, tu Luna de Lula. Zapraszam Was ponownie do Hidden Springs. Dzisiaj znowu sobie pogramy trochę z simkami z tego miasta. Nie wiem, jak długo będę robić o nich odcinki, no ale to po prostu wyjdzie w praniu. Mamy ranek, dziewczyny już wstały. Zaczynają swój dzień, tak jak każdy, można powiedzieć. Mamy jesień. Trzeba by było jakieś śniadanie zjeść. A później zająć się swoim życiem. Dość mocno pada. Ale to nic. Festiwal. Przybył do miasta. Może się udamy dzisiaj na festiwal jesieni. Czemu by nie? Dobra, trochę poćwiczymy z rana. Albo wiecie co? Zrobimy dzisiaj przyjęcie. Czemu nie? Tylko musiałaby się nasza streamka urwać z pracy. Weźmie płatny urlop na jeden dzień. Zobaczmy, kto ma więcej znajomych. Doze. Czebel Ipsy. Zoma. Czebel Lado. Co na dzisiaj, mam nadzieję, że otrzymała ten urlop. Tak, dobra. Kto ma więcej znajomych? Porównywalnie chyba. Dobra, niech ona urządzi przyjęcie. No, tylko kilka osób zaprosimy. Tak mi się wydaje. I żeby to była przyjęcie z beczką soku niech będzie. Czas powiedzmy 18. Strój swobodny. Na pewno zaprosimy Karla. Na pewno Elę zaprosimy. Kogo jeszcze? Zaprośmy Anę. Może tego Mikołaja? Kurczę, nie mamy tu zbyt dużego wyboru w facetach. Myślałam, że on jest młodym dorosłym. To on jest nastolatkiem? Może tam zieloną zaprosimy też. Mamy tylko dwóch facetów. Dobra, no to tego też niech będzie. Ach, trochę dużo ludzi. Czyżby Nina poczuła do kogoś miętę? No proszę, już myślałam, że to się nigdy nie zdarzy. Dobra, impreza będzie za jakiś czas, ale za pamięci już wyniesiemy stół na dwór. Żeby mieć gdzie podstawić beczkę z sokiem. Już ją sobie zakupimy. Gdzie jest rzuć beczko? Zadamy ją tu. Dobra, fajnie. No. To co? Mieliśmy ćwiczyć. A tutaj poprawimy sobie umiejętność z ogrodnictwa może. Przyspieszymy tempo. Gdzie ona poszła? Czy już pada? Dobra. Nieważne.
skoro lubi deszcz, to nie później dokona eksperymentu z warzywami. Dobra. Weź prysznic szybko. Coś stało, telewizor się popsuł? O, w mordę. To niedobrze. Blogi wampirów, ja. A to co? Aha, kukułczy kosmita. Dobra, przeczytamy kukułczego kosmita. Kurde, ale leje. Fatalna. To co jest do cholery? Czemu ona wszystko psuje? Napraw. I za karę napraw telewizor też. Boże, co za ludzie. Trochę wiatr tutaj za głośno wyje. Okej, czas na eksperymenty. Z czym? Może z papryką. Jak przyjedzie za godzinę? Przecież się urwaliśmy z pracy. Porażka warzywna. Pola Dankow spowodowała pogorszenie jakości obiektu papryka. Do dobra. Trudno. Coś nam tu wyrosło? To chyba sałata albo... Chyba nie, ale dobra. Zbierzemy. Fajnie to wygląda i nie trzeba się martwić, czy musimy gdzieś iść, że musimy coś podlać. I jeszcze jeden plus jest tego, jeżeli będziemy mieli zimę, a mamy w budynku to zrobione i mamy w doniczkach warzywa czy owoce, to możemy je spokojnie uprawiać. Otwarty kompostownik. Ojej, niewykończony pokój. O, no faktycznie on może być niewykończony pod tym względem, że tu mam trawę chyba, o to chodzi. Bo chyba ściany pomalowałam. No to zaraz położymy jakieś płytki i będzie. No może by po prostu one nie miały obniżonego nastroju, bo... Co ona zebrała? A, sałatę. Może już jakieś inne warzywko uda nam się zasadzić? Nie, a sałatę chociaż? A nie, czekaj, bo tu zebraliśmy sałatę. Ojajaj. Jabłko możemy zasadzić? W doniczce? Nie. Obiekt musi być umieszczony, co? Na gruncie. Dobra, to tu zasadzimy jabłoń. Niech stracę. Jak jej idzie na prawo. Fajnie, już nie mogę doczekać imprezy. Może Nina zacznie wreszcie z kimś flirtować. Fajnie. Dobra, jesteśmy przemoczone, więc proponuję wrócić do domu i zabrać się do realizowania naszego życiowego pragnienia, czyli do zostania sławną pisarką. Pisz dalej miłosny rynsztok. Okej. No, jeżeli chodzi o książki, to jestem jak na razie na etapie 50 twarzy Greya. Czytam sobie pierwszą część. No i mam jakieś takie trochę mieszane uczucia co do tej książki. Moim zdaniem książka jest trochę przereklamowana. No ale co kto lubi. Oj Nina, idzie ci to po prostu jak krew z nosa. Mam tylko nadzieję, że prąd jej nie zabije. To by było dość niefortunne.
ja po prostu nie wytrzymam. Czemu ta dziewczyna wszystko psuje? Boże! Teraz się zacznie impreza. A kibel jest popsuty. Zapuścimy już jakąś muzę. Dobra, może za chwilę zapuścimy muzę, bo to jest... Czy wy to słyszycie? Czy wy wierzycie w to, co widzicie? Bo ja nie. Boże, zepsuj jeszcze kibel. Będę na ciebie patrzeć. Spróbuj go zepsuć. Spróbuj go zepsuć, to nigdy więcej nie usiądziesz na kibel. No. Nie! Zepsuła go! No nie wierzę w to! O Boże! Ja nie mówię przecież. Jeśli to nie jest pech, to czym jest pech? Po prostu nie wiem. Idźże tu, kobieto. No, nie mogę. Trzeba włączyć światło. O, przyszli chyba pierwsi goście. Fajnie. Nadzieję, że nikt niczego już nie zepsuje. I tak wyglądają właśnie te zielone istoty w Hidden Springs. Jezus! Ej... Dlaczego ona założyła tylko metkę od sukienki? Kobieto, uwierz się. O Boże. O, kim on się? W niej? Ale on jest żonaty. Może tamten młodszy będzie lepszy. Wiecie co, ja mam dość po prostu. Potrzebna jest nam jakaś muzyka, dlatego kupię szybko jakieś stereo, ale jeżeli ono też się zepsuje, to ja chyba się poddaję. Czy wam też się to kiedyś zdarzyło? Boże, co za masakra. Przynajmniej to działa. O! Raz widzę, że kurczę, wszyscy ten. To, ale to czemu on czuje coś do Niny, a myśli o Poli, to ja nie wiem. Ale dobra. Dzisiaj po prostu... Aha, on do dwóch czuje miętę. No pewnie, po co się ograniczać do jednej. Boże. Myślę, że pora już na mnie. To spadaj, koleś. Kurczę, a ten młody, co miał przyjść do nas, gdzie on jest? Bert jest pasożytem, ma gadane, jest pechowcem. To nie chcemy go. Spróbujemy z tym. Widzę, że Pola też tutaj ma branie. Jeszcze co najmniej dwóch osób nie ma, które zaprosiłam, a tego to nie pamiętam, że ją zapraszała. Czy ona ma obrączkę? Zaraz muszę to sprawdzić. Tak, złowieszcza pełnia po prostu. O, ktoś znowu przyjechał do nas. O, ten, na którego liczę właśnie, to dobrze. A, olejemy tego. Czyżby zombie się pojawiło gdzieś? O, nie jestem przygotowana na zombie. Nie mam żadnego eliksiru uzdrowienia, o ile się orientuję.
No, Nina, kuj żelazo, póki gorące, kurde. Widzę, z nim też jest całkiem, ale z tego co widzę tutaj, ma kolczyk w uchu. Nie jestem zwolenniczką kolczyków w uchu, jeśli chodzi o mężczyzn. Dlaczego mają mieć więcej biżuterii ode mnie? To ja nie rozumiem. Nina, dowiaduje się, że Mikołaj ma poczucie humoru. To jest dobra cecha. Że jest kucharzem. O! Czyli mają dużo wspólnego ze sobą. Wegetarianinem. Dobra. Rozmawiaj o wspólnych cechach, bla bla bla. O, czyżby nasz chłopak przyszedł? Nie, jeszcze nie romantyczne, bo to mogłoby się źle skończyć. Fajnie, no i widzicie, ile pożytku z imprezy. Chociaż wszystko dookoła się psuje, my się nie poddajemy. O nie. A dlaczego mamy go poznawać? Nie będziemy go poznawać. Przywitamy się. O. Może zostanie na noc. Przywitamy się z naszym facetem. Poznana cecha gderliwa? Która dowiaduje się, że Emma jest gderliwa. Że Emma jest geniuszem, jest szalona. Ty to chyba nie zapraszałam. A nie zapraszałam ją, zapraszałam. No, widzę, że Nina się dobrze bawi. To fajnie. Może niech uzupełni beczkę i niech zrobi stójkę. Jak on się nazywa? A, Mikołaj, dobra. Możemy powiedzieć, że. O, przyszła moja ulubiona Simka Ela. Dlaczego ulubiona? Jest bardzo ładna i jest przyjaciółką naszych dziewcząt. Jest fajną Simką. Jezu, co ja tak jakoś. Mam jakieś rozdrgania tutaj po prostu i kamery, nie wiem. Jakoś. Myszka mi dzisiaj nie leży chyba. Dobra. Trzeba ogarnąć to przyjęcie do roboty. O co jej chodzi? A, zepsute jest. No jest zepsute, no. Ale jak cię to tak przeszkadza, to napraw. Nie będę miała nic przeciwko temu. Ona będzie robić tą stójkę, czy nie? Widzę jakiś romans. Wisi w powietrzu. Nie wiem, co on nam odpowiedział, czy on zostanie dłużej, czy nie, ale chyba tak. Jak ta Nina? A nadal jesteśmy na etapie znajomy. Trochę dużo jest tutaj ludzi i robi się głośno. Może zatańczymy wolny taniec. Ju, Ela, nie pij tyle. Inni też chcą. Siup, nogi do góry. I to jest impreza właśnie. O matko, a tu zombie się włóczy. Jezu, kto to jest? Ale wygląda koszmarnie. Wygląda jak facet z długimi włosami. Jamie. Facet, nie? Jezus Maria. Teraz mi się przypomniał ten horror nowy, co zaraz wchodzi do kin. Jak on się nazywa? Kurde, na O. Nie wiem, sobie przypomnieć. Obecność, o.
tańczą, czy nie? Zaraz będą tańczyć. A czemu ona chce jeść lody? Nawet nie będę tego komentować. Niech tańczy po prostu. Nie, o co wszystkim chodzi? Może zatańczymy razem. Tańczę razem po prostu. O! No proszę, dają czadu, kurde. Dajemy czadu, tak. Już potańczyli. Zupełnie beczkę. No widzicie co? Chleją po prostu. Ja nie wiem. Z Karlem. Matko, chłopie, przesuń się. No i koniec. A nic z tego nie będzie. To może pogadamy z tą laską, bo widzę, że ona się tutaj nudzi. No tutaj widzę, że nasz facet coś tam podbija do innej. Chociaż w sumie. Nina dobrze się bawi. Trochę nawiążemy z nią jakiejś relacji. Też z nią zatańczymy. No jak dopiero 21, jeszcze mamy trochę czasu na imprezowanie. I jadą z tym koksem. Czemu co się stało? Czemu się zablokował tam? Oj, tutaj jest beczka z sokiem. Nie wiem, czy wszyscy się tutaj akurat zgromadzili. Nic z tego nie będzie znowu. Jest strasznie brudno, Karl się w końcu wkurzył i wynosi śmieci. Po prostu nie wiem. O co dzisiaj chodzi w tym odcinku? No dobra, niech wynosi śmieci. Ja zawsze jestem na tak. Nie, nie zrobimy stójki jednak, bo za duży tłok jest. No to porozmawiamy znowu z nim. O, może był taniec. Gdzie jest Karl? Nie ma Karla. No jest tu. Przeklina pod nosem. Jezu, żeby go tego zombie nie zaatakowało. Co myśli? O nie, ja to zawsze mam pecha. Ale widzę, że zombie go kręci. Nie no, Karl jest w D. Po prostu. Nina, daj mu buzi. Pola, daj mu buzi. Pocałuj pana. Zobaczymy, czy da się już z nim flirtować. Co na to powiem? Ojej. No niestety.
Coś się tu go zrobiło. O Jezus. Mam nadzieję, że on nie jadł jakiejś ryby. Biedna Pola. O Boże. Co, nie da się z nim flirtować? Trochę tutaj znowu pogadamy z nim. O Jezu. Jest dość mocno przerażona. Co, kolejny zombie? Oh my god. Złota noc się powoli zmienia w noc trupów. Dobra, myślę, że czas chyba zakończyć to przyjęcie. Dobra. Naprawdę umiesz urządzać niesamowite imprezy. Do zobaczenia później. Muszę już iść, ale dziękuję za zaproszenie mnie. To była niezła zabawa. Myślę, że pora już na mnie, ale zabawa była przednia. Dzięki. No to chyba się udała. Chyba się udała. Zjemy coś. Czy to jest krewetka petarda? Nie, tofu petarda. Znajomy. Dobra, on też teraz pójdzie. Sobie zjemy sałatkę. Niezła impreza, akurat wynoszę się stąd. Ela! Ej, hej, niezła impreza, jednak muszę już iść. Świetna impreza, ale już nie mam sił na więcej zabawy. Cześć. Przyjęcie było miłe. Dzień grozy już za 2 dni. No. Tylko nadzieję, że zombie mi do domu nie wejdzie. Gdzie ona poszła? Wiecie co? Chyba sobie zostawię to radio, a to sprzedam po prostu. No wiem, to jest szczyt lenistwa. Impreza, którą zorganizował Simpola. Dobra. Osiągnęła umiarkowany sukces. Goście są dość zadowoleni. Jak to dość zadowoleni? Ej, sok był? Był. Żarcie było? Było. Muzyka była? Była. Flirt był? Był. No to ja nie wiem, o co im chodzi. Wiecie co? Kurde, nie mieści mi się tu. Trzeba poszukać innego. Może nie... Może nie tą szafę grającą, bo ona jest taka, że trzeba tam te piosenki wybierać. Ja nie wiem, co to jest. To jest takie malutkie! To dziękuję, nie chcę. Kurde, no, słaby wybór. To się nie mieści, no. Dobra, tamtą... Co mieliśmy? Trudno. Dobra, dziewczyny jedzą. Niech się posilają, bo jest dużo do sprzątania. Może jest późno. No Nina, co jest? Czemu ona nie je? No jest, że kobieto. Nie denerwuj mnie. Fajny jest ten kamienny stół z Doliny Smoków. Podoba mi się. To znowu jej nie pasuje. Za ostre było. Na szczęście zombie już poszły. Zamiast wziąć i posprzątać, to ona postawiła ten talerz tu. No nie mogę. Matko, ale syf. Czemu ona nie sprząta tych rzeczy? Wiem, że jest śpiąca, ale kurde, bez przesady już.
Co tak tu krobocze? Aha, chyba ten komputer u góry. Widzieliście, co zrobiła Pola przed chwilą? Ja nie... Ja im nie dam spokoju, dopóki one nie posprzątają. Mogą po prostu tutaj umierać z wyczerpania, ale posprzątać trzeba. Ona odłożyła te talerze znowu gdzieś. Nie wzięła ich. Co one są uparte? No i nie posprząta tego, kurde. Dużo by było prościej, gdyby od razu zrobiły to, co im każe. Fajnie, gdyby Nina związała się z tym facetem, się chyba Mikołaj nazywa. Byłoby super. Mam nadzieję, że ten komputer się nie zapali ani nic z tych rzeczy. Dobra. No i na tym kończę odcinek pełen awarii. Mam nadzieję, że te odcinki z Hidden Springs wam się podobają. Trzymajcie się, do zobaczenia później. Pa!